Podczas kongresu ryzyka BIK mówił Pan o ryzyku dla sektora bankowego, dla gospodarki, a to ryzyko polega na tym, że banki stają się coraz mniej innowacyjne w Polsce i maleje ich zdolność do kredytowania gospodarki. Dlaczego? Przez ponad 25 lat polski sektor bankowy rozwijał się nawet nieco szybciej niż gospodarka, odnosząc to do tempa wzrostu PKB. Ale od kilku lat niestety na skutek różnych rozwiązań regulacyjnych, przede wszystkim obciążeń fiskalnych i parafiskalnych, zauważyliśmy, że tempo wzrostu sektora bankowego znacząco się obniżyło, jest niższe aniżeli tempo wzrostu PKB i zauważyliśmy, że zdolność do finansowania gospodarki, przedsiębiorstw, ale także klientów indywidualnych także ulega obniżeniu. Utrzymanie takiego stanu przez dłuższy czas właściwie oznaczałoby procykliczne zachowywanie banków, czyli ten silnik gospodarki, który powinien działać w sposób miarowy i stały, po prostu traci swoją moc. I dlatego zwracamy od kilku kwartałów już uwagę na potrzebę modyfikacji pewnych rozwiązań regulacyjnych, szczególnie fiskalnych, która powinna polegać na tym, żeby w tym obliczu spowolnienia, a nawet recesji w niektórych krajach Europy, zrobić takie rozwiązania, wprowadzić takie rozwiązania, które pozwolą budować potencjał restrukturyzacyjny i taki gwarancyjny, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, poprzez skierowanie części podatku bankowego właśnie na konta Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po drugie, uważamy, że te rozwiązania związane z podatkiem bankowym, one działają antyrozwojowo i penalizują właściwie, to jest karanie banków za kredytowanie gospodarki, a przecież przed nami konieczność finansowania kilku przynajmniej strategicznych programów rozwojowych naszego kraju. Podczas tej konferencji był podany ciekawy przykład przez wiceprezesa mBanku, który mówił, że mBank ma swoje banki na Słowacji i w Czechach i tam się okazuje, że mBank musi płacić podatek za to, że udziela kredytów Słowakom i Czechom, przez co staje się mniej konkurencyjny wobec innych banków, które działają na tych rynkach. Tak jest właśnie to wadliwe rozwiązanie podatkowe. W trakcie prac nad ustawą zwracaliśmy na to uwagę, bo to z kolei rozwiązanie przeczy tendencji i naszej potrzebie, aby polskie banki wychodziły także poza granice naszego kraju i w ten sposób także promowały polskich eksporterów. W związku z tym niewątpliwie w tym obszarze także musi być dokonana korekta. Ta korekta, jeśli chodzi o podatek bankowy, ona także w pewnej mierze dotyczy możliwości i potrzeby emisji listów zastawnych na polskim rynku. My potrzebujemy pozyskiwania długoterminowych pasywów do tego, by finansować długoterminowe projekty inwestycyjne. Niestety opodatkowanie także tej działalności nie sprzyja rozwojowi rynku listów zastawnych w Polsce i mamy sytuację, gdzie rynek listów zastawnych w krajach o wiele mniejszych, takich jak Czechy, czy Słowacja, czy Węgry, jest znacząco wyższy niż w Polsce i przez to też sektor bankowy jest bardziej stabilny w tamtych krajach, bo ma do finansowania długoterminowych projektów rozwojowych i inwestycyjnych długoterminowe pasywa. Tego nie możemy powiedzieć w Polsce. I kolejny przykład, do którego się odwołam. Mówiono o sytuacji w krajach ościennych wokół Polski, gdzie warunki działania banków są o wiele lepsze niż w naszym kraju. I tutaj przedstawiciele banków, które należą do inwestorów zagranicznych, że może się okazać, że inwestorzy zagraniczni uznają, że w Polsce nie warto kontynuować działalności bankowej i będą przenosić swoją działalność w te rejony Europy, a może i świata, gdzie ta rentowność jest wyższa. To jest nie tylko problem inwestorów zagranicznych. Także inwestorzy polscy, widząc, że jest wiele gałęzi gospodarki o wiele bardziej rentownych, aniżeli bankowość, nie będą zainteresowani inwestowaniem w polskie banki. A pamiętajmy, że dzisiaj ponad 56%
aktywów bankowych jest zarządzanych przez banki z kapitałem rodzimym. Krótko mówiąc, nie możemy doprowadzić do degradowania, do osłabiania tego silnika i serca krwiobiegu gospodarki w dobrze pojętym naszym interesie. My zrobiliśmy tutaj, dokonaliśmy wielkiego postępu w ostatnich 25 latach, ale pod względem wartości, wielkości funduszy własnych, kapitałów w relacji do PKB, pod względem oszczędności do PKB, pod względem kredytów dla przedsiębiorstw do PKB, pod względem kredytów mieszkaniowych do PKB, zajmujemy jedne z końcowych miejsc w całej Unii Europejskiej. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, musi nastąpić dość pilnie korekta polityki regulacyjnej w tym obszarze rozwiązań fiskalnych i parafiskalnych, która by służyła finansowaniu rozwoju gospodarczego, a jednocześnie wzmacnianiu stabilności sektora bankowego, po to, by bezpieczne nadal były depozyty w polskich bankach. Liczę też na to, że banki w jakiś sposób byłyby zachęcone, na przykład poprzez rozwój rynku listów zastawnych, do współtworzenia, do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Po prostu trzeba o tym mocno dyskutować i to powinien być element takiej kolejnej strategii rozwojowej, czy element strategii rozwojowej na kolejne lata w Polsce, czyli solidna, stabilna rola prorozwojowa polskich banków w społecznej polskiej gospodarce rynkowej.